Jeżeli interesujecie się historią, a w szczególności historią wojen morskich i okrętów wojennych, to trafiliście pod właściwy adres. Mam na imię Gregor i zapraszam na moje morskie opowieści. Tutaj chciałbym przybliżyć Wam mniej znane, ale moim zdaniem bardzo interesujące fakty z tej dziedziny. Historia, jaką pamiętam ze szkoły, to niekończący się szereg cyfr, dat, faktów i nazwisk. Może to wydawać się nudne, ale wcale tak nie musi być. Historia nie musi być nudna, może być interesująca, pasjonująca, uzależniająca, wciągająca, ale tylko tych, którzy chcą być wciągnięci. Dzisiaj proponuję, przenieśmy się do czasów z końca XIX wieku. Jak sądzicie, czy taniec może mieć coś wspólnego ze zbrojeniami morskimi i okrętami wojennymi? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Admiral of the Fleet John Fisher, znany powszechnie jako Jackie Fisher, żył na przełomie wieków w latach 1841-1920. Był jednym z najwybitniejszych brytyjskich admirałów. Czy wiecie, że Fisher wcale nie zdobył wielkiego uznania za swe zasługi bojowe? Nie, był wybitnym administratorem i reformatorem. Można by powiedzieć nawet biurokratą, ale za to jakim? I dlatego nazwano go wybitnym admirałem. To dzięki niemu Royal Navy, która w drugiej połowie XIX wieku była zlepkiem najróżnorodniejszych okrętów, czasami o wątpliwej wartości bojowej, w pierwszej połowie XX wieku stała się efektywną, profesjonalną i zabójczą machiną wojenną. Gdyby nie admirał Fisher i jego reformy, nie wiadomo, jakim wynikiem zakończyłyby się walki na morzu podczas I wojny światowej. Fisher rozpoczął swoją karierę w Royal Navy w wieku lat 13. Jak sam mawiał o sobie, I've entered the Navy penniless, friendless and forlorn. Zaciągnąłem się do Navy bez grosza przy duszy, bez przyjaciół i zupełnie opuszczony. Fisher przeszedł wszystkie stopnie kariery od najniższego stopnia kadeta do najwyższego admirała floty. Był on osobą niezwykle uzdolnioną i nietuzinkową. Fisher budził nie tylko uznanie w swoim środowisku, ale również i wiele emocji i kontrowersji, a nawet nienawiści. W dzisiejszych morskich opowieściach skupię się na jednym z epizodów z życia admirała, na epizodzie tanecznym. Jak już wspomniałem, admirał był postacią kontrowersyjną, pełną przeciwieństw. Z jednej strony w sprawach służbowych był bezwzględnym, mściwym i pełnym intryg człowiekiem. Jego służbowe listy słynne były z kwiecistego, często dosadnego stylu. Przykładowo potrafił określić swoich przeciwników: te pasożyty, skunksy, śmierdziuchy, parszywcy albo te pulchne małe kundle i mój ulubiony zarazy Alfonsów. Epitety, jakimi obrzucał swoich przeciwników, nie przeszkadzały mu być jednak bardzo religijnym. Codziennie rano uczestniczył w porannym nabożeństwie, a następnie szedł do swojego biura w budynku admiralicji i rozpoczynał urzędowanie. Był demonem pracy, który poświęcił całe życie swojej ukochanej Royal Navy. W sypialni, przy swoim łóżku, zawsze trzymał kartki papieru i ołówki na wypadek, gdyby jakaś nowa idea wpadłaby mu do głowy i natychmiast musiałby ją zapisać, nawet w środku nocy. W czasie pracy, gdy nie mógł znaleźć niczego do zrobienia, wychodził z biura i chodził po korytarzach z kartką papieru przyczepioną na piersiach z napisem I have no work to do, nie mam nic do roboty, lub bring me something to sign, dajcie mi coś do podpisania. Istnieje nawet anegdota na temat pracowitości admirała. Właśnie mijało 11 tygodni, w czasie których Fisher pracował po 16 godzin dziennie bez żadnego dnia odpoczynku. Jego żona, pani Fisher, poważnie zaniepokojona pogarszającym się
stanem zdrowia swojego 64-letniego wówczas małżonka, poskarżyła się na ten temat królowi Edwardowi VII. Działo się to w czasie jednego z obiadów wydawanych na dworze królewskim. Król, nie namyślając się długo, wziął do ręki menu i na odwrocie napisał: admirał John Fisher ma nie pracować w niedzielę, a nawet nie zbliżać się do budynków admiralicji, ani pozwalać komukolwiek ze swoich podwładnych na pracę w niedzielę z rozkazu króla Edwarda. Teraz z rozkazu króla Fisher musiał odpoczywać w każdą niedzielę. W prywatnym życiu, jak piszą jego biografowie, Fisher był człowiekiem łagodnym jak baranek, wzorowym mężem, co nie przeszkadzało mu być uwielbianym przez większość kobiet. Czyli z jednej strony srogi i bezwzględny dla swoich podwładnych tyran pracy, a z drugiej strony łagodny, sympatyczny baranek. Cóż łączy te dwie tak różne osobowości jednego człowieka? Łączy je jedna pasja. Pasja do tańca. Mówiono i pisano, że admirał przetańczył swoje życie. Sam mówił, że taniec dodaje mu wigoru i utrzymuje go młodym. Nawet gdy skończył 70 lat, szczycił się tym, że tańczył do 3 nad ranem co noc przez 3 tygodnie. Jednego razu, już nie najmłodszy admirał, przetańczył bez przerwy 8 razy walca z tą samą partnerką, ale jak stwierdził, she was only 17, so it didn't signify. Ona miała zaledwie 17 lat, więc nie było to aż tak znaczące. Jackie Fisher gotowy był tańczyć wszędzie i z każdym, nieważne czy z kobietą, czy z mężczyzną, przy muzyce, czy bez. Gdy nie było orkiestry, gwizdał i mruczał znane sobie melodie, a najczęściej ulubione walce. Jego najbardziej ulubionym był La Berlouse Benjamina Godarda. Oczekiwał tego samego od swoich oficerów. Uwielbiał improwizowane tańce na pokładzie dowodzonego przez siebie okrętu. Gdy był głównodowodzącym floty śródziemnomorskiej, na pokładzie jego flagowego pancernika HMS Renown miał wydzielone specjalnie miejsce na parkiet taneczny. Taneczne pasje spowodowały, że w jego początkowej karierze przylgnęło do niego miano hulaki. W wiktoriańskiej Anglii jego maniera przetańczenia całego wieczoru z jedną tylko partnerką było zwyczajnie szokująca. Gdy wybierał się na bal organizowany przez Royal Navy, zwykle brał ze sobą parę młodych kadetów, na wypadek gdyby nie było tam odpowiedniej dla niego partnerki. Jego styl tańca był niezwykle żywiołowy, jak mawiał, extremely vigorous, i nie każda tancerka była w stanie przetańczyć z nim wiele godzin w tak niezwykły sposób. Admirał Fisher starał się podtrzymywać swoją reputację grzesznika, przechwalając się przed królem Edwardem, który notabene też na miano świętoszka nie zasługiwał, że w Londynie posiadł każdą dziewicę. Król skomentował to krótko: splendid, if true, wyborne, jeśli prawdziwe. Nawet rosyjska wielka księżna Olga Aleksandrowna, młodsza siostra cara Mikołaja, napisała w jednym ze swoich listów, że mogłaby nawet iść pieszo do Anglii, aby móc zatańczyć choć jeszcze jednego walca z uroczym admirałem. Fisher w jednym ze swoich listów tak pisał sam o sobie: what a man really likes is to be a saint with a reputation of being a bit of the devil. Co mężczyzna naprawdę lubi, to być jak święty, ale z odrobiną diabelskiej reputacji. I tutaj dochodzimy do najważniejszego punktu mojej dzisiejszej opowieści, jak umiejętności i pasja Fischera do tańca zostały wykorzystane w celach dyplomatycznych. W 1899 roku rosyjski minister spraw zagranicznych książę Michał Nikołajewicz Murawiow w imieniu cara Mikołaja II zaprosił wszystkie liczące się mocarstwa do udziału w konferencji poświęconej ograniczeniu zbrojeń i złagodzeniu zasad prowadzenia wojen oraz ustanowienia komisji do rozwiązywania problemów finansowych. Znakomita większość państw, w tym Wielka Brytania, uważała to za pomysł zupełnie nonsensowny, jednak, aby nie urazić cara, wysłała swoje delegacje. Konferencja odbyła się w Hadze.
Przewodniczącym brytyjskiej delegacji był Sir Julian Pensford, brytyjski ambasador w USA. Miał on dokładne wytyczne od rządu brytyjskiego. Żadnych ograniczeń w zbrojeniach morskich. Wielka Brytania ma pozostać niezagrożona w swojej polityce two power standard. To oznaczało, że Royal Navy powinna być tak silna, jak połączone siły dwóch ewentualnych przeciwników oraz żadnych ograniczeń co do wprowadzania nowych broni lub materiałów wybuchowych. Obecność Fischera miała być gwarancją, że wszystkie sprawy będą załatwione zgodnie z brytyjskimi wytycznymi. Jego 45-letnie doświadczenie w Royal Navy i dodatkowa jego barwna osobowość miały być też widocznym symbolem potęgi brytyjskiej floty. Tymczasem co robił Fischer na tej poważnej 10-tygodniowej konferencji? Przede wszystkim udzielał się towarzysko. Jackie był tutaj najwyższym rangą oficerem marynarki i najbardziej miłym i pogodnym człowiekiem. Wymieniał zaproszenia na nieformalne spotkania z innymi delegatami, jadł obiad z reprezentantem Siamu, wymieniał poglądy z kapitanem Mahanem z USA, wychodził na długie spacery nad morze z generałem Juliusem von Schwarzhofem, niemieckim delegatem. Wymieniał i dzielił się wszystkimi najnowszymi, dopiero co zasłyszanymi ploteczkami. 59-letni Fischer przetańczył do wczesnych godzin porannych wszystkie możliwe bale. Był zabawny, witalny i bardzo przyjacielski. Uczestnicy konferencji w Hadze zdawali sobie sprawę, że na barkach admirała po zakończeniu konferencji może spocząć olbrzymia odpowiedzialność. Jeżeli sprawdzi się jako negocjator, to zostanie Commander in Chief of the Mediterranean Fleet, dowodzącym najsilniejszej w tym czasie eskadry liniowej świata flotylli śródziemnomorskiej. Gdy Fischer tak tańczył z wigorem do białego rana, wszyscy wiedzieli, że tańczy z 12 pancernikami za plecami. W ciągu dnia, w czasie oficjalnych sesji i posiedzeń, Fischer mówił bardzo mało. Doskonale zachowywał dyplomatyczną poprawność. Natomiast na korytarzach i w tak zwanych kuluarach jasno i bez ogródek, często w kwiecistym stylu przedstawiał swój i nieoficjalnie rządu Wielkiej Brytanii punkt widzenia. Już nie jako czarujący tancerz, ale jako bezwzględny i rządny krwi wojownik. Jego główne tezy, które głosił, to trzy zasady prowadzenia wojny na morzu. Give no quarter, bez litości. Take no prisoner, żadnych jeńców. Sink everything, zatapiać wszystko. Humanizacja wojny? Możecie równie dobrze mówić o humanizacji piekła. Esencja wojny to przemoc. Łagodzenie tego to kretynizm. Zamierzam zawsze pierwszy uderzyć przeciwnika, najpierw w brzuch, a gdy padnie, kopać leżącego. Wzięte do niewoli załogi okrętów podwodnych będą wieszane bez sądu. Jeńcy wojenni? Jeśli już jacyś się trafią, będą gotowani w gorącym oleju, a ich kobiety i dzieci będą torturowane. Wtedy wszyscy potencjalni wrogowie będą czuli respekt do nas. To tylko niektóre z oryginalnych pomysłów na prowadzenie wojny przedstawiane przez naszego uroczego admirała. Zapalczywość i gwałtowność Fischera, a jednocześnie nonszalancja i swojska beztroska wywołała wielkie wrażenie na delegacji niemieckiej. Delegaci w swoim raporcie wysłanym do Berlina napisali m.in. tak. Anglia jest przekonana, że jej siła i dominująca pozycja na świecie zależą głównie od jej floty wojennej. Obecnie siła tej floty jest wystarczająca, aby zmiażdżyć dowolną kombinację flot pozostałych państw i Anglia jest zdecydowana użyć całą swoją posiadaną flotę z absolutną bezwzględnością, według zasady, że zwycięzcy nikt nie będzie sądził, a prawo jest zawsze po stronie silniejszego. Natomiast brytyjski przewodniczący Sir Julian Pensford już po zakończeniu konferencji w Hadze napisał w swoim raporcie do Londynu.
Dzięki energicznym i nieustającym wysiłkom Sir Johna Fishera wszystkie klauzule, które mogłyby krępować lub utrudniać naszą wolę, wolną rękę w rokowaniach, zostały wyeliminowane. 2 miesiące później admirał Jackie Fisher został dowódcą floty śródziemnomorskiej. A wy, jeśli lubicie tańczyć, to tańczcie. Może zmienicie bieg historii. Jestem ciekaw, co wy myślicie na temat admirała Fishera. Czy to skuteczna metoda polityki i dyplomacji, manipulowanie opinią publiczną? Dajcie mi znać w swoich komentarzach. Jeśli wam się podobało, to zapraszam do subskrypcji mojego kanału i pozostawienia pozytywnej oceny oraz do oglądania kolejnych odcinków Morskich Opowieści. Następny już wkrótce o Bitwie Jutlandzkiej. Do zobaczenia i usłyszenia.